Jakoś w okolicach południa dojechałem do Gdańska. Byłem już na peronie stacji Gdańsk Główny, stacji, którą jako tako już ogarniałem. W końcu rok temu rozbijałem się po Gdańsku prawie tydzień, a przez ten czas przynajmniej kilkanaście razy przechodziłem przez niego, albo zaczynałem, względnie kończyłem na nim kursy, trójmiejską SKM-ką. Tym razem jednak SKM-ka nie była mi do niczego potrzebna. O wiele bardziej przydała mi się przechowalnia bagażu. Mają tam trochę kosmiczny cennik, ale widmo rozbijania się po Gdańsku z dużym, jednak ważącym ładnych Kilka kilogramów bagażu spowodowało, że jednak zarobili te 15 zeta. Zanim jeszcze wsiadłem w ósemkę, tramwaj, który w Gdańsku kursuje z Jelitkowa na Stogi, czyli z jednej plaży na drugą, trzeba było dać zarobić 13 zeta Gdańskiemu MPK. Zaopatrzony w bilet, wbiłem się w pierwszą ósemkę, jaka przyjechała, z której wysiadłem sobie na przystanku Opera Bałtycka. Przystanek, którego zapowiedź MPK Gdańsk zmałpowało od MPK Wrocław i jego zapowiedzi na przystanku. Stanku Arkady Kapitol. Albo odwrotnie. Tak czy inaczej, o ile gdańska wersja artystyczna zapowiedzi tego przystanku nawet mi się podoba, bo brzmi ona jakby gościu, który to nagrywał był w trakcie czynności łóżkowej i nie chodzi mi tutaj o sen, o tyle już wrocławskie wykonanie nazwy przystanku Arkady Kapitol powoduje u mnie odruch bardzo delikatnie to nazywając alergiczny, więc jak tylko mogę jadę trasą połowę dłuższą, aby tylko ominąć to miejsce i nie musieć słuchać tego badziewia. A jeśli już muszę tamtędy przejechać, bo na przykład się Gdzieś śpieszę, to 2-3 przystanki wcześniej wyciągam słuchawki i włączam sobie na nich najgłośniej jak tylko potrafi mój Alcatel kawałek metaliki Master of Puppets. Wróćmy może jednak do gdańskiego przystanku Opera Bałtycka, na którym wysiadłem. Powodem tego jest fakt, że obokowej opery stoi sobie multikino, kino które od sporego kawałka czasu ma bardzo przyzwoitą cenę za wejście na film: 15 zł bez względu na to, czy akurat jest środa, czy niedziela, godzina 10 czy 21. Cena to jeszcze nie wszystko. Musi być jeszcze do tego coś ciekawego w repertuarze, a tym czymś była wtedy szósta część serii Mission Impossible o podtytule Fallout. Film trwał 2,5 godziny, lecz w tych konkretnych okolicznościach było to bardziej zaletą niż wadą. Samemu filmowi daje w mojej skali mocne 7 na 10, a fakt, że trwał tyle, ile trwał, było to tyle plusem, że mój Flix do Wrocławia odjeżdża dopiero o 23.45, więc ponieważ była jeszcze młoda godzina, zważywszy na ilość czasu, jaka pozostała do odjazdu, można było spokojnie pojechać dalej na pętle, czyli na Jelitkowo. A dalej kierunek plaża na Jelitkowie. Po drodze zahaczyło się o jakiś sklep i tam poczyniło się zapasy Pepsi. W końcu jest przede mną moc jazdy, a jutro dość ambitne plany o mocnym zabarwieniu youtuberskim. Na plaży posiedziało się mniej więcej do 20.30, trzaskając przy okazji timelapsa. Nie byłbym sobą, jakbym tego nie zrobił. Można byłoby posiedzieć tam przynajmniej z godzinkę dłużej, lecz nie pozwalała na to godzina 21.45, o której zamykają na dworcu przechowalnię, w której leży i czeka na mnie mój duży bagaż. Byłoby przynajmniej przez ranę, jakby mi ją tam zamknęli. Więc, aby uniknąć takiego scenariusza, byłem na dworcu i odebrałem ją już o 21.30. Pozostałe niespełna dwie godziny spędziłem w McDonaldzie na dworcu. Co by o McDonaldzie nie mówić, jest to stosunkowo tanie, ciepłe i bezpieczne miejsce, żeby przechować się w obcym mieście. No, może troszeczkę mniej obcym niż rok temu, ale jednak obcym. Wyszedłem z maka w okolicach 23.15, pół godziny przed planowanym odjazdem Flixa, chociaż tym razem był to czerwony autokar, tylko już bez loga polski bus, a jeszcze nie przemalowany na Flixa. Fliksa, który jakąś godzinę po odjeździe z Gdańska miał przymusowy postój na autostradzie gdzieś na wysokości Trzewa. Powodem coś około dwugodzinnego postoju była złapana guma. Mniej więcej w połowie tych dwóch godzin ja chyba wszyscy pasażerowie tego kursu dostali SMS-a informującego o opóźnieniu z powodów technicznych. Fajnie, że Fliksbus informuje o tym pasażerów czekających na niego w Bydgoszczy, Poznaniu i Lesznie i Wrocławiu, ale po co wysyłać SMS informującego o opóźnieniu pasażerom, którzy siedzą w autobusie i sami widzą, że autobus stoi zamiast jechać? Nie wiem, ile mam w tym racji, ale podejrzewam, że komuś nie chciało sprawdzać w jakimś systemie komputerowym, którzy pasażerowie wsiedli w Gdańsku, a którzy czekają gdzieś na trasie, więc. Ktoś kliknął w systemie Wyślij do wszystkich i ma spokój, może iść dalej w kimę, która została przerwana przez telefon od kierowcy. Gdy już w końcu ruszyliśmy w dalszą drogę, kierowca robił co się dało, żeby zminimalizować rozmiary spóźnienia i na przystankach, np. Na w Poznaniu, nie było postoju po pół godziny, jak to potrafi mieć na tym dworcu miejsce, tylko wysadzić ludzi wysiadających, dać im ich bagaże, szybciorem odprawić wsiadających i. Ogień na kolejny przystanek. I tak we Wrocławiu, gdzie wysiadłem, spóźnienie wynosiło już tylko godzinkę, więc już bez tragedii, jak na przygodę na trasie. Fliks pojechał w drogę na przystanek końcowy w Pradze, a ja wsiadłem sobie w autobus 900P, bo taki akurat podjechał, celem podjechania na Plac Dominikański. Stamtąd poszedłem już sobie z Buta do rynku, gdzie wyszedłem sobie na pierwsze piętro kamienicy, Rynek 18, celem odebrania kluczy. No niestety przy tej okazji, wyskoczenia ze 130 zł. do apartamentu. Który kilkanaście dni temu wynająłem sobie na dobę. Niestety musiało to trochę kosztować, bo to jest apartament, czyli normalne mieszkanie. Tyle, że nikt nie mieszka tu na stałe, tylko ludzie, którzy z jakiegoś powodu potrzebują na jakiś czas adresu innego niż ich adres zamieszkania. W moim przypadku ten cel był celem wybitnie YouTube'owym. Tego dnia, czyli 16 sierpnia 2018, w tym lokalu były kręcone sceny do mojej własnej amatorskiej wersji. Dnia Świra. Na nagranie około 100 scenek mam czas do jutra, do godziny 10.59. Swoją drogą w tym konkretnym mieszkanku już kiedyś byłem i to w celu także YouTube'owym, ale na nieco mniejszą skalę. Było to gdzieś w okolicach końcówki roku 2016 i na nagrywaniu scenki po scence minął mi czas niemal do końca dostępnego w tym miejscu czasu. Oczywiście z tego też powodu faza kime w nocy była skrócona do niezbędnego minimum, czyli czegoś w okolicach 6 godzin, tuż po godzinie 11 wrzuciłem klucze do skrzynki na listy. Tak sobie wczoraj wymyśliła kobitka w kamienicy w rynku. Dla mnie jest to też wygodny układ, gdyż mogę od razu iść na tramwaj, a nie wracać do kamienicy na rynku. Idąc w kierunku przystanku odbiłem delikatnie w lewo celem z zahaczenia o żabkę, celem nabycia drogą kupna dwóch hot dogów, a przy tej okazji zrobiłem sobie po raz... Cholera wie już, który bankomat ze sklepu sieci Żabka, do którego wchodzę właśnie albo po hot dogi, albo po hajs, bo nie chce mi się podejść 20 metrów dalej do bankomatu. Wybrawszy gotówkę, wsiadłem sobie w czwóreczkę, z której wysiadłem na przystanku przy Piramowicza. Niedaleko niego stoi sobie akademik Arka, w którym spędzę czas do 10 dnia 19 sierpnia, przy czym będzie to już o wiele tańsze miejsce. Zameldowanie się w akademiku poszło w miarę sprawnie, tylko komuś zapomniało się, że Mac Gregor chciał pokój jednoosobowy, a nie miejsce w trójce, więc na paręnaście minut zamieszkałem w tej trójce, a w międzyczasie trzy piętra niżej pani na portierni Arki wyjaśniała temat i poszło jej to na tyle sprawnie, że za kilkuzłotową dopłatą przeniosłem się kilka pokoi dalej. Do jedynki, którą sobie rezerwowałem, tak jak apartament, kilkanaście dni wcześniej. Skoro już byłem w tym pokoju, co chciałem, mogłem wziąć się za małe rozpakowanie się, wprowadzenie się z rzeczami wymagającymi chłodzenia do lodówki obecnej w każdym pokoju łarki, zatajm lapsa z okna i inne tego typu rzeczy. I tu nadszedł czas, aby rozjaśnić moją strategię przedłużenia sobie urlopu. Teoretycznie urlop kończył mi się w nocy z 15 na 16 sierpnia, czyli na nocy, którym jechałem sobie fliksem z Gdańska do Wrocka. Dzień 16 sierpnia, w którym powstawały sceny do mojej amatorskiej wersji Dnia Świra, miałem wolne. Nikt nie powiedział, że dzień zaraz po końcu urlopu musi być z automatu dniem pracującym, zwłaszcza w branży, w jakiej obraza się McGregor, czyli w portierstwie. Dzień dzisiejszy, czyli 17, jest dniem, w którym muszę pojawić się w pracy, ale tylko na kilka godzin wieczorno i oczywiście w tej pracy się pojawiłem. Po zakończeniu pracy, zamiast w autobus nocny podmiejski, wsiadłem sobie w autobus nocny, ale obsługiwany przez MPK Wrocław, który jechał sobie... Gdzieś tam, ale po drodze miał przystanek na ulicy Petrusewicza, przez którą przejeżdża każda linia nocna we Wrocku. Od taki nocny węzeł przesiadkowy. I na tym węźle przesiadkowym wsiadłem sobie w nocną 240 trójkę, jadącą na Bartoszowice, ale po drodze jadącą przez Piramowicza czyli kołarki, do której dotarłem w okolicach drugiej w nocy i oczywiście niedługo potem poszedłem w kimę. Dzień 18 sierpnia był sobotą, a to oznaczało, że po Wrocławiu krążył zabytkowy tabor tramwajowy, co aż prosi się o nagranie trasy takiego składu, czyli o kolejny timelapsik. Podjechałem sobie do Zo, bo tam najbliżej akademika miał pętlę taki właśnie zabytkowy tramwaj. Gdy zabierałem się za montowanie kamerki do szyby na przysawce, zobaczył to motorniczy tego tramwaju. Gdy zapytał się, czy mam zamiar nagrywać jazdę, myślałem, że będzie z tym jakiś problem. Okazało się jednak, że bardzo, ale to bardzo się pomyliłem. Pan motorniczy okazał się być bardzo porządnym, rozgarniętym i przyjaznym motorniczym. Nie miał nic przeciwko, abym przyssał kamerkę do szyby. W jego kabinie. I tak oto powstały z tego dnia dwa wyjątkowe timelapsy z wrocławskich tramwajów. Pierwszy timelaps z widokiem z kabiny to trasa na linii A, z Zo do Opery Wrocławskiej. Drugi i jak na razie ostatni timelaps, jaki udało nagrać się z kabiny tramwaju, przedstawia trasę linii B, czyli z Opery do Zoo, ale już nieco inną i dłuższą trasę. Następną misją mojej kamerki był drugi torgokardowy w mieście Wrocku na buforowej. Jednak tam prawdopodobnie, chociaż nie mówię tego ze stuprocentową pewnością, był Byłem jeden, jedyny raz. Po pierwsze dlatego, że jest to już trochę na zadupiu. Po drugie obsługa toru jest trochę przeczulona na punkcie techniki jazdy kogoś, kto pojawił się tam pierwszy raz. Po jeździe dostałem nawet maila z osiągniętymi przez siebie czasami okrążeń, ale to żadna rewelacja. Na to, że pod stadionem miejskim mam to samo, tyle że w wersji papierowej, a nie mailowej. Później skoczyło się do Oszona, zrobić sobie zapas prowiantu na wieczór i na jutro. Normalnie skoczyłbym sobie jutro do sklepu, ale przez zakaz handlu w niedzielę wymyślony przez jakiegoś typa wyzywającego innych od gorszego sortu, musiałem zrobić to dziś. Jedyne co taki zakaz powoduje, to, że naród się błąka. Zamknięty Lidl zamknięta biedronka. Całe szczęście stacje benzynowe z hot dogami w ofercie, niektóre żabki i restauracje przy kinach w galeriach handlowych typu KFC, McDonald's, Burger King czy Pizza Hut działają jakby nigdy nic. Przynajmniej jest szansa nie paśćcie z głodu. Po drodze wyjąłem sobie jeszcze z impostowego blaszaka paczuszkę, którą sam sobie nadałem jeszcze w koło brzegu. Między innymi po to, żeby nie płacić za drugą sztukę bagażu w przechowalni w Gdańsku i po to, żebym miał zwyczajnie lżej i wygodniej. Swoją drogą może skleci się z tego jakiś film na jeśli już, to będzie miał on premierę, gdy już skończy się seria z trzeciego Poland Tripu. Na zajutrz o 10 skończyła się warce doba hotelowa, więc wziąłem swój balast i pojechałem z nim do pracy, celem zostawienia go w szatni. Ale ponieważ do rozpoczęcia zmiany miałem jeszcze dobrych 5 godzin, podjechałem sobie na Grunwald do Multikina na film 303. Bitwa o Anglię. Streszczenie filmu może sobie daruję, od tego są serwisy typu Filmweb. Po nim wróciłem do miejsca pracy. I tak kończy się ten rozdział, gdyż po zakończeniu zmiany, jutro punkt 16, za pomocą autobusu 125, szerokim ukiem omijający przystanek Arkady Kapitol, cisnę na poziom minus 2 Wrocławii, by tam wsiąść we Fliksa i znów wysiąść z niego w Krakowie. Cały pizz z przedłużeniem sobie urlopu polegał na tym, że ani mi się nie chciało, ani specjalnie nie opłacałoby mi się jechać do domu na dwa dni. By potem znów pakować się od zera, by po pracy jechać jeszcze na trzy dni do Krakowa z czego dwa dni spędzę na dojeżdżaniu i łażeniu po Zakopanem. Paczuszka mająca w sobie przechodzone rzeczy została sobie w szafce, w szatni w pracy. Nie ma sensownego powodu, aby targać ich ze sobą. Wziąłem ze sobą tylko absolutnie niezbędne rzeczy, celem głównie zmniejszenia ilości rzeczy, które będzie trzeba ze sobą nosić. W okolicach godziny 21.30 znów byłem na alei 29 listopada w Krakowie, w tym samym akademiku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w którym zatrzymałem się na początku swojego urlopu. Nawet pokój dostałem na tym samym piątym piętrze, jak wtedy. Z tą tylko różnicą, że wychodząc z windy skręcałem w lewo zamiast w prawo. Okno wychodziło w przeciwną stronę, a samo urządzenie pokoju było jakby lustrzanym odbiciem tamtego pokoju. Jutro i pojutrze kursy Kraków zakopane Kraków, więc naszykowałem sobie to, co będę potrzebował jutro w zakopcu, i poszedłem w komarka. A co wydarzy się jutro, o tym już w kolejnej części.